4 listopada rusza nabór do programu Rozwój Edukacji Przedszkolnej. Do rozdania jest 15 milionów złotych. Te dodatkowe pieniądze z funduszy europejskich można wykorzystać m.in. na stworzenie nowych miejsc w przedszkolach dostosowanych dla dzieciaków z niepełnosprawnościami. Dlaczego warto korzystać z funduszy europejskich właśnie w taki sposób? O tym już teraz. W podkarpackich skarbach RPO zaczynamy w Rudniku nad Sanem. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Rudniku nad Sanem. To tutaj kilka lat temu we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych powstało wyjątkowe przedszkole. Jego utworzenie było możliwe dzięki programowi finansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Choć projekt już się zakończył, efekty są widoczne do dziś, bo przez cały czas ze specjalistycznych sal czy placu zabaw korzystają przedszkolaki. Super, Berci. Świetnie ci idzie. Świetnie. Super. Do projektu pod tytułem Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków przystąpiliśmy w 2016 roku. Pozyskaliśmy znaczne środki z programu RPO WP, to znaczy około 450 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu udało nam się przede wszystkim wyposażyć plac zabaw w sprzęty niezbędne do zabawy, a także sprzęty przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową, na przykład trampolina dla osób na wózkach inwalidzkich i huśtawka dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dodatkowo wyposażyliśmy w całości salę doświadczania świata. Również doposażyliśmy klasopracownie i pracownie takie jak na przykład salka rehabilitacyjna. Idziemy dookoła, dookoła. Nie, nie popychaj jej. Hubercik, bierzesz kółeczko i idziemy. W czasie trwania tego projektu w latach 2016-2017 mieliśmy dwa oddziały przedszkolne, później był kolejny oddział. Aktualnie mamy 4 oddziały, 4. oddział również finansowany z kolejnego projektu właśnie z edukacji przedszkolnej, z RPO WP. Jest zapotrzebowanie na wsparcie, jest zapotrzebowanie na zajęcia specjalistyczne. Te zajęcia są kosztowne, wymagają też specjalistycznego sprzętu. Bez wsparcia projektowego nie zawsze jest to możliwe. Dzięki działającemu naszemu stowarzyszeniu mogliśmy aplikować o takie środki. To są zupełnie dodatkowe środki, gdzie na pewno bez wsparcia tutaj środków europejskich nie udałoby się nam tego zorganizować. No wiadomo, są ramowe plany nauczania. To, co ministerstwo przeznaczy, no jest wykorzystane w 100%, a nam potrzeba takie 220%, więc to jest wielkim dla nas takim błogosławieństwem, że mamy stowarzyszenie i że mamy możliwość starania się o takie środki w partnerstwie ze stowarzyszeniem. Chcieliśmy wprowadzić takie formy i zajęcia dla dzieciaków, które będą atrakcyjne dla nich, będą współgrały z nowoczesną tendencją w pedagogice specjalnej. Oraz chcieliśmy w jak najszerszym stopniu włączyć rodziców do procesu rewalidacyjnego. Rodzice przede wszystkim poznali się, zaczęli wymieniać swoje problemy, zaczęli wymieniać swoje trudności, zaczęli się dzielić swoimi radościami. Stworzyli bardzo fajną grupę, która w tej chwili działa u nas jako grupa teatralna. Między innymi włączają innych rodziców, wyjeżdżają ze swoimi przedstawieniami poza teren ośrodka, poza miejscowości. Ale co jest przede wszystkim dla nas najważniejsze, ten rodzic odżył. Nie jest to łatwa praca, zdecydowanie jest to praca dla osób, które widzą w niej swoje powołanie. Na pewno wymaga stałego dokształcania się, stałego poszukiwania nowych rozwiązań, bo nie jest tak, że jeśli przychodzi dwoje dzieci z podobnym orzeczeniem, czyli na przykład z orzeczeniem o autyzmie, że są to dzieci takie same i pracuje się z nimi tak samo. Z każdym dzieckiem pracuje się inaczej, a w szkole specjalnej tym bardziej powinno się pracować indywidualnie, więc jest to stałe poszukiwanie nowych rozwiązań, doszkalanie się,
czasie. Wszystko jest to robione po to, żeby jak najlepszy efekt przyniosła ta nasza praca, żeby dzieci jak najwięcej skorzystały z naszego wysiłku i z wysiłku rodziców, ponieważ w naszej szkole i w ogóle praca z dziećmi z niepełnosprawnościami musi się opierać na współpracy z rodzicami. Mamy zawsze nadzieję na największe efekty. Staramy się wypracować chociażby najmniejsze i każdy efekt, każda poprawa w funkcjonowaniu naszych dzieci bardzo nas cieszy. Musimy się liczyć z tym, że będzie oczekiwanie na jakikolwiek efekt może trwać długo, ale jest to ogromna satysfakcja, jeżeli nam się uda, bo wiemy, że wiąże się to z tym, że poprawia się ogólne funkcjonowanie dziecka i szansa na lepszy rozwój w przyszłości. Jesteśmy po to, żeby zniwelować tą niepełnosprawność. Nie w każdym przypadku się da, ale po prostu ograniczyć skutki niepełnosprawności. Z Rudnika nad Sanem przenosimy się do Jarosławia, gdzie w listopadzie w budynku dawnej szkoły podstawowej powstało miejskie przedszkole. Obecnie uczęszcza do niego 80 dzieci. Są podzielone na 5 grup. Koliberki, słowiki, papuszki, sówki i skowronki. W każdej jest 16 maluchów. Powstanie tego przedszkola także było możliwe dzięki pozyskaniu unijnego dofinansowania, konkretnie nieco ponad 1 000 000 zł w ramach projektu dotyczącego rozwoju edukacji przedszkolnej. Środki te można wykorzystać m.in. na tworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków, organizowanie dla nich dodatkowych zajęć, warsztatów czy kółek zainteresowań, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli czy modernizację budynku. Modernizacja była ogromnym przedsięwzięciem. Od piwnic do dachu wszystko musiało być zrobione. Parkiety, sale, teraz dzieci mają toalety w każdej łazience, mają specjalistyczne salę logopedyczną, sensoplastyki, mają jadalnie, także po prostu wszystkie sale, całe ich wyposażenie, no dzięki w ogromnej mierze tym funduszom mogły być po prostu jak gdyby stworzone. Jest ono naprawdę nowoczesnym, wyposażonym, powiedziałabym, o krok do przodu przedszkolem, które wyróżnia w naszym środowisku. Opłaty są, tak jak w każdym przedszkolu, za obiadki dzieci płacą, no i po podstawie programowej od 12.30, jak dziecko zostaje, powiedziałabym symboliczna złotówka za każdą godzinę. Wśród proponowanych przedszkolakom zajęć są m.in. lekcje języka angielskiego, prowadzone 2 razy w tygodniu przez 30 minut. What is this? Head, touch your head. Everyone touch your head. W naszym przedszkolu język angielski jest prowadzony dla wszystkich grup. Od najmłodsza to są dzieci 3-letnie, najstarsza 6-letnie. Język angielski to jest przede wszystkim zabawa. W formie zabawy mamy różne gry, piosenki. Nie jest to nauka, wiadomo, jak w szkole. Siedzimy z zeszytem i uczymy się wszystkich słówek. Język angielski w przedszkolach to przede wszystkim osłuchanie się tego języka, żeby później właśnie przygotować dzieci do tej nauki w szkołach. Żeby było im po prostu łatwiej. Mamy na przykład taką kostkę, do której możemy włożyć w kieszonki obrazki i jest to oczywiście zabawa, dzieci rzucają tą kostką i wtedy wypowiadają słowo głośno albo pokazują to, co na tej kostce w tym momencie zostało wylosowane. Jest bardzo duże zainteresowanie naszym przedszkolem. Nasze przedszkole przede wszystkim opiera się na nauce przez zabawę. Zachęcamy dzieci do wspólnej zabawy i otwieramy im horyzonty i świat poprzez zabawę. Oczywiście każde dziecko ma miejsce w naszym serduszku,
Natomiast tutaj jest troszeczkę inne miejsce dla pani, a inne miejsce dla rodziców. Nie zastępujemy dzieciom rodziców i nie konkurujemy z rodzicami, absolutnie, ale staramy się oczywiście zdobywać dziecięce serca. Dziecko musi przyjść do przedszkola, czuć się bezpiecznie, musi być zadowolone, uśmiechnięte. Ja chyba byłam na edukację przedszkolną skazana od zawsze. Od samego początku wiedziałam, że jest to moja droga kariery, moja droga zawodowa, bo mam oczu siostrę i stąd to się też wzięło, że bardzo byłam taka opiekuńcza. Także to już od najmłodszych lat można było mnie zauważyć. Także tak, byłam skazana na tą drogę kariery i wszystkie w sumie kobiety w mojej rodzinie również były nauczycielkami. Trzeba być bardzo ekspresyjnym, być troszeczkę aktorem. Żeby pociągnąć dziecko za sobą, też trzeba być autentycznym, więc ta radość dziecka towarzyszy nam każdego dnia i my możemy również dzięki nim troszeczkę przedłużyć swoje dzieciństwo. Szczegóły dotyczące wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach rozwoju edukacji przedszkolnej można znaleźć na stronie www.rpopodkarpackie.pl. Nabór trwa do 13 listopada, a termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2020 roku.